Shalom. Chwała Bogu, bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że możemy być dzisiaj razem z wami. Przede wszystkim chciałbym podziękować pastorowi za zaproszenie. Dobrze jest być w domu Bożym w niedzielę rano. Zawsze. Amen. Dzisiejsze usługiwanie, moją służbę dla was podzieliłem na 3 części. W pierwszej części chciałbym złożyć krótkie świadectwo o tym, jak podjąłem najważniejszą w życiu decyzję. W drugiej części chciałbym powiedzieć, kim jesteśmy i czym się zajmujemy. A w trzeciej części o miłości. Bardzo lubię ten temat. Wszystkie te historie wymagają osobnych nabożeństw, ale postaram się to zrobić dzisiaj, żebyśmy się zmieścili, żeby było sprawnie i szybko. Pozwólcie zatem, że rozpocznę od tego. Przekażę też serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia z mojego zboru, gdzie usługuję, gdzie jesteśmy razem z moją żoną. To jest zbór 70-kowy krakowski w Nowej Hucie. Serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od wszystkich sióstr, wszystkich braci. Mieliśmy ostatnio kilka różnych jeszcze dodatkowych spotkań. Też pozdrowienia z takiego wielkiego zboru amerykańskiego Gateway Church. W czwartek miałem telefon, że przyjeżdża kilka osób w piątek i trzeba im pomóc. I wczoraj jeszcze zawiozłem ich do Auschwitz, więc byliśmy w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Oświęcimiu. I też serdecznie pozdrawiali. A półtora tygodnia temu mieliśmy ponad 20-osobową grupę, która nazywa się Engage Israel. To jest część służby Ebenezer, o której na pewno słyszeliście, a więc tej służby, która Eksodu z Ebenezer, która pomaga wyjeżdżać, czy tak naprawdę wracać Żydom do swojej ziemi, do swojego kraju, do Izraela. I mieliśmy tam ludzi z wszystkich praktycznie kontynentów. Nie zapomnę takiego wspaniałego czasu, kiedy wybrani ludzie modlili się w swoich własnych językach o nas. To było niesamowite po raz pierwszy w historii. Ja czegoś takiego doświadczyłem i był to niesamowity czas, więc z Australii, z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, z Izraela, jeszcze różnych egzotycznych krajów, które w tej chwili nie pamiętam, nie wypowiem, też przekazali serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia tam, gdzie będziemy. Więc przekazujemy wam, bracia i siostry. A teraz o najważniejszej decyzji, jaką w życiu podjąłem, a miało to miejsce 27 lat temu. 27 lat temu moja wierząca mama i mój wspaniały dziadek, który był ponad 40 lat pastorem, wszyscy już oni odeszli, postanowili wysłać mnie na kurs chrześcijański, na taki zlot chrześcijański. Ja miałem już swoje inne plany, jako nastolatek, wiecie, już zaplanowaliśmy z kolegami, z koleżankami, żeby pojechać nad morze, pod namiot i w ogóle być dorosłymi. Ale moja mama zdecydowała inaczej, za to jestem jej wdzięczny cały czas. I wysłali mnie na obóz chrześcijański, na który przyjechałem i czułem się taki odosobniony, no bo wiecie, miałem już zaplanowany inny wyjazd. Byłem już przygotowany na zupełnie inne wrażenia niż te, które nagle mnie spotkały. A spotkałem wspaniałych ludzi, którzy gdzieś tam na zewnątrz, siedząc na ławce, grali na gitarach, śpiewali, modlili się. Później były wykłady. No i Bóg zaczął przemawiać do mojego serca. Byłem na pierwsze kilka dni, pierwsze 2 dni byłem bardzo zbuntowany, bo miałem być w innym miejscu. Chociaż o Bogu dużo już wiedziałem, jeździłem do zboru z swoją mamą, no ale jeszcze nie podjąłem najważniejszej w życiu decyzji wtedy. I tak mijał kolejny dzień, kolejny wieczór, kiedy były spotkania, tutaj nabożeństwa, tam na tym zlocie. I Bóg mówił do mojego serca, ale też diabeł przychodził i mówił mi, żebym nie wychodził, żebym nie oddawał swojego życia Bogu. Diabeł mówił dokładnie tak, jesteś jeszcze młody, przyjedziesz za rok na ten zjazd, na kurs, to się może nawrócisz, a teraz już... Później się okazało, że ten zlot, który był co roku, który się odbywał co roku, za rok akurat się nie odbył. No i tak walczyłem z sobą i pewnego wieczoru wyszedłem z ławki i oddałem swoje życie Bogu, to znaczy wyznałem Mu swoje grzechy. Wiedziałem, że Go potrzebuję, że jestem grzesznikiem. Przyjąłem wiarą odpuszczenie grzechów. Naprawdę się z Nim spotkałem, wtedy czułem się, jakbym unosił się w powietrzu. I od tego czasu Bóg zmienił moje życie, zmienia moje życie i mnie prowadzi. Stałem się Jego dzieckiem i w następny wieczór potem już patrzyłem na wszystkich tych ludzi młodych, którzy byli na tym zlocie zupełnie inaczej i oni się mnie pytają, a czy zostałeś ochrzczony Duchem Świętym? Ja mówię, a co to jest? I oni mi wytłumaczyli i poszliśmy za budynek tamtego zboru, usiedliśmy na ławkach, przy stolikach i zaczęli się o mnie modlić i tam zostałem ochrzczony Duchem Świętym następnego wieczoru. To było też niesamowite przeżycie, to jest do dzisiaj niesamowite przeżycie, kiedy możemy napełniać się Duchem Świętym i napełniamy się. I wtedy diabeł przyszedł do mnie w nocy. Myśmy spali na materacach na podłodze, na takiej dużej sali. I diabeł do mnie przyszedł i tak jakby zamroził całe moje ciało i nie mogłem nic zrobić. Słyszałem ludzi wokół siebie, ktoś rozmawiał, ktoś jeszcze nie poszedł spać. Wiecie, a ja taki jakby zamrożony, jakby pod narkozą, ale świadomy wszystkiego i słysząc i odczuwając, wiedziałem, że stoi koło mnie, atakując mnie. I wielki strach mnie ogarniał wtedy po raz pierwszy. Wiecie, że praktycznie widziałem bicie swojego serca, ale w imieniu Jezusa Chrystusa dałem temu odpór i odszedł ode mnie. Chociaż potem jeszcze przychodził po raz kolejny, walcząc o mnie. Ja walczyłem z nim, potem też poprosiłem innych i do dzisiaj z Bożą pomocą, Bożą siłą i przez Ducha Świętego mogę i wierzę, że każdy z nas możemy dawać mu odpór. Halleluja. Ten dzisiejszy dzień, ten poranek u was tutaj w zborze jest dla mnie bardzo szczególny, ponieważ 27 lat temu to tutaj w tym zborze byłem na zlocie chrześcijańskim. To tutaj się nawróciłem, to tutaj z tyłu w ogrodzie, nie wiem jeśli dobrze kierunki, tu albo tu gdzieś z tyłu, zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Tutaj przeżyłem wspaniałe chwile. Niektórzy ludzie mówią, że Afryka to kolebka ludzkości, ale abstrahując od tego, jeśli chodzi o moją kolebkę duchowego życia, to jest tutaj ten zbór. Dlatego jest to dla mnie podwójne, potrójne, poczwórne, nie wiem jeszcze jak to określić, szczególny, bardzo szczególny moment, że mogę dzisiaj przed wami być, tutaj, w tym miejscu. Wracam tu. Jak się domyślacie, mam bardzo dobre myśli zawsze. Zawsze mam dobre skojarzenia, zawsze mam dobre odczucia. I dzisiaj jest tak samo. Sala, na której spaliśmy, jeśli się nie mylę, to jest tu z tyłu chyba, za tą salą, jeśli dobrze pamiętam, taka dosyć duża. Tam chłopcy osobno spali, dziewczyny osobno. A w salce, gdzie się modliliśmy przed nabożeństwem, tam były wykłady, jeśli dobrze pamiętam, więc... Wow, wracam. Dziadek wysłał mnie tutaj z Biblią. To jest ta Biblia. Ją dostałem, jak mnie wysłali tutaj na obóz chrześcijański. Już bardzo sfatygowana, już nie ma co podkreślać. Ale specjalnie ją dzisiaj wziąłem. Mam też inne oczywiście, jakby nowsze wersje dostałem, bo tutaj no już naprawdę jest sfatygowana, ale przywiozłem ją dzisiaj. Wtedy z nią przyjechałem również, kiedy podjąłem w moim życiu najważniejszą decyzję i nigdy nie żałuję tej decyzji. I pamiętam, kiedy się nawróciłem, wróciłem do domu i potem pierwszą osobą, która się nawróciła, której dosyć długo musiałem zwiastować jednak, ale się nawróciła, to był ówczesny mój najlepszy przyjaciel, Marek. I tak się składa, że powinniście go pamiętać i znać. Pozdrówcie go ode mnie, bo dzisiaj go nie ma. To jest Marek Sokołowski, który jest mężem Eli. Tak, to były nasze pierwsze kroki. Mogę mu zwiastować, byliśmy wtedy, mieszkaliśmy blisko siebie, spotykaliśmy się bardzo często, byliśmy przyjaciółmi. Ja mu zwiastowałem Ewangelię, bo on od razu poznał, że coś ze mną jest nie tak. Ty jesteś, jak jechaliśmy na rowerze, na rowerach jak zwykle na boisko, były wakacje wtedy, jak ja wróciłem stąd. On mówi, ty jesteś jakiś inny, ale ja mówię, no jak inny? No, tak samo, ubrałem się tak samo, jadę na tym samym rowerze. ale on od razu poznał, że jestem jakimś winny i potem zacząłem zwiastować. I też się nawrócił. Cieszę się z tego, z tej najważniejszej decyzji, którą mogłem w życiu podjąć. Od 2009 roku wraz z żoną zajmujemy się, prowadzimy misję Szalom. Misja Szalom to jest agenda Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Jak wiecie, nasz Kościół Zielonoświątkowy, w którym jest ponad 200 zborów, ma też wiele agent misyjnych, innych, szkoły biblijne. Jedną z tych agent właśnie jest misja Szalom. A początki służby Szalom, misji Szalom sięgają lat 80., kiedy to prezbiter Henryk Muszczyński, któremu Bóg naprawdę bardzo mocno położył na sercu, tak naprawdę od zawsze, zaczął jeździć po zborach, usługiwać, a działo się to w ten sposób, że jeździł i zachęcał zbory do tego, żeby błogosławiły Izraelowi, żeby modliły się i o Izrael, o Żydów, żeby błogosławiły mu. I tak jak mogą i tak jak potrafią, żeby się o nie troszczyły. Sam przeżył bardzo wiele, z naprawdę wielodzietnej rodziny żydowskiej. W cudowny sposób Bóg ochronił tą rodzinę, ukrywani byli dzieci, każde dziecko. Prezbiter Henryk Muszczyński ze swoim bratem był osobno w jakiejś rodzinie ukrywany w czasie wojny, II wojny światowej. Więc przeszedł też bardzo dużo, bardzo wiele o tym opowiadał, wspominał. Miałem zaszczyt być jego zięciem, dalej jestem, ale jego już nie ma, Pan go odwołał kilka lat temu. I on jeździł i zachęcał. I my dzisiaj kontynuujemy tą służbę, wierzymy, że to jest bardzo ważne, potrzebne, że to jest również jedna z tych służb, za którymi stoi Bóg i Bogu na tym zależy. Amen? Abyśmy stawali po stronie Izraela, po stronie Żydów, oczywiście w sposób umiejętny, mądry, najlepiej szukając Bożego serca i opierając się na Bożym Słowie. I naszą służbę, motto naszej służby to jest werset, to jest wyznanie apostoła Pawła, z listu do Rzymian 10:1. Pragnienie serca, bracia, pragnienie serca mojego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. I to było w sercu apostoła Pawła, nic dziwnego, więc Rzymian 10:1. I to też jest w naszym sercu, bracia i siostry. Bo czasy, kiedy Ewangelia wyszła z Jerozolimy, wyszła z Izraela i poszła na cały świat, jak na razie przeminęły. Jest wielka potrzeba tego, aby dzisiaj modlić się i zwiastować Ewangelię Izraelowi, Żydom. Dlaczego? Bardzo prosty, biblijny powód. Dlatego, że nie ma innej drogi, przez którą jakikolwiek człowiek mógłby być zbawiony. Jest tylko jedna droga, a tą drogą jest Zbawiciel świata, Mesjasz Izraela, Mesjasz Żydów, Jezus Chrystus, Jeszua HaMashiach. A więc nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi, jak tylko przez Jezusa Chrystusa, przez Jego świętą krew przelaną na Golgocie. A więc modlimy się, zachęcamy zbory, braci, siostry do tego, żeby trwać w modlitwie. I tak jak powiedziałem przed chwilą, w Ewangelia, która wyszła stamtąd, żyjemy dzisiaj w czasie, w którym Ewangelia musi tam powrócić. Jest wielka potrzeba. W Izraelu obecnie jest ponad 60% zadeklarowanych ateistów. Są też Żydzi tak zwani religijni, są też ortodoksyjni Żydzi, którzy też się dzielą na różne jeszcze odłamy, ale wiele osób, większość po prostu potrzebuje Jezusa Chrystusa. Alleluja. Są też społeczności mesjańskie, a więc ci Żydzi, którzy uwierzyli już. I oni też, słyszymy o wspaniałych świadectwach, nie tylko z Jerozolimy, nie tylko z Izraela, także z innych miejsc, na przykład Białorusi, z Ukrainy, czy ze Stanów Zjednoczonych. Jak Bóg wspaniale działa, błogosławi im, jak oni też mogą być światłem w tym świecie i są, i mogą głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i to robią, i to czynią, a Zwłaszcza w Jerozolimie jest to bardzo trudne i ciężkie. O wiele ciężej tam jest głosić Ewangelię niż na przykład u nas, w waszym mieście, w naszym mieście. Dlatego, że zaraz ktoś zadzwoni na policję i zrobi porządek. Tam nie można wyjść na ulicę i głosić Ewangelię. Tak po prostu jak u nas. Dlatego, że znajdą się ci, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem. Z tymi, którzy głoszą rzeczy dla nich na tą chwilę i w tym momencie nie do przyjęcia. Ale nie zrażają się te społeczności, głoszą Ewangelię, a jeśli nie mogą głosić, jeśli nie mogą Ewangelii przedstawiać werbalnie, to zawsze możemy to robić i to jest nawet najważniejsze, ważniejsze poprzez nasze życie. Amen? Poprzez nasze życie tak naprawdę najlepiej, najprościej, najłatwiej może dostrzec Ewangelia do innych ludzi. To nie jest najprostsze, najłatwiejsze dla nas, wręcz przeciwnie, ale dla tych, którzy są wokół nas. No bo jak zobaczą miłość Boga, jak zobaczą, kim jest Bóg, jaki On jest, co On uczynił. Jeżeli nie przez Twoje i przez moje życie. A więc naszym celem jest przyprowadzanie Żydów do Chrystusa, do Jezusa Chrystusa. Aby oni też mogli podjąć taką decyzję, jak ja podjąłem 27 lat temu. Najważniejszą decyzję w swoim życiu. I oddać swoje życie Bogu. I naszą służbę zaczerpnęliśmy na cztery filary. Fundamentem jest Chrystus, a cztery filary naszej służby wywodzą się z cudownego słowa Shalom, którym was przywitałem. I bardzo lubię to słowo, dlatego że ono jest niesamowite, bogate w treść. To jest bardzo bogate znaczeniowo słowo. I tak jak nam wszystkim i wszystkim ludziom Shalom kojarzy się zazwyczaj z pokojem i to tym pokojem między ludźmi, to jest jakby takie automatyczne skojarzenie nas wszystkich, to chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo bogate słowo, albowiem zawiera ono pokój, radość, wolność, integralność, pojednanie, wspólnotę, sprawiedliwość, prawdę, zupełność, całkowitość, dobrobyt, pomyślność, spełnienie, dobre samopoczucie, wewnętrzna harmonia, zdrowie, brak kłótni i sporów, bezpieczeństwo, nieobecność jakiegokolwiek braku czy rozłamu. A więc kiedy mówimy do kogoś Shalom, kiedy mówię do was Shalom, to życzę wam błogosławieństwa Bożego. Życzę wam Bożego błogosławieństwa, tego błogosławieństwa wewnętrznego, dlatego że Shalom, słowo Shalom obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka. Fizyczny, umysłowy i duchowy. I w tym słowie zawiera się wszystko, co służy najwyższemu dobru każdego człowieka. A więc na czterech filarach budujemy naszą służbę: zbawienie, pokój, przyjaźń i uzdrowienie. Zbawienie, bo każdy człowiek potrzebuje zbawienia. A kiedy człowiek jest zbawiony, to otrzymuje też Boży pokój. Amen? Kiedy ja tu nawróciłem się, tego nie zapomnę do końca życia, Bóg wlał w moje serce i po raz pierwszy to odczułem. Taki pokój, którego nie da się opisać. I to jest pokój, którego nie można kupić, nie możemy go sobie pożyczyć, nie możemy się go nauczyć. Albo go mamy od Boga, albo go człowiek posiada, otrzymał, albo nie. Dlatego, że to jest pokój, który przewyższy każde doświadczenie, każdą chorobę, prawda? Gdybyśmy przez chwilę się mieli zastanowić, co by było, gdybym nie miał Bożego pokoju w swoim życiu. O jak beznadziejnie by wyglądało moje życie, prawda? Mógłbym być miotany swoimi emocjami, doświadczeniami, chorobami, problemami, brakami. Ale tak nie jest, bo kiedy mamy Boży pokój, to chociaż przechodzimy trudne chwile, albo nawet idziemy doliną śmierci, to najważniejsze to, że Bóg jest z nami, halleluja. A więc zbawienie, modlimy się, zwiastujemy, wołamy, zachęcamy wszystkich ludzi do tego, aby modlili się o zbawienie dla Izraela, dla Żydów. I potem, kiedy przychodzi zbawienie, człowiek też może zostać wypełniony Duchem Świętym. może być wypełniony pokojem, a kiedy przychodzi pokój, kiedy przychodzi zbawienie i kiedy przychodzi pokój, to też przychodzi przyjaźń. Możemy się przyjaźnić z Bogiem, zaprzyjaźnić się z Nim, ale także możemy zaprzyjaźnić się wzajemnie ze sobą, amen? Chociaż się nie znamy bliżej, chociaż niektórych z was widzę dzisiaj po raz pierwszy, pewnie niektórzy, czy większość widzi mnie po raz pierwszy, ale w Jezusie Chrystusie jesteśmy przyjaciółmi, amen? Dlatego, że wszyscy należymy do Jezusa Chrystusa i jesteśmy Jego dziećmi. Możemy się przyjaźnić, ale Boże Słowo nie zatrzymuje się tylko na tym, że mamy się przyjaźnić z braćmi i siostrami. Mamy też wychodzić do tego świata i być do nich przyjaźnie i być przyjaźnie nastawionym do ludzi, którzy są wokół nas. Przyjaźnie nastawionych do tych, którzy są w naszych rodzinach niezbawieni, do tych, którzy są w naszym mieście niezbawieni, w naszej szkole, w naszej pracy, na naszym osiedlu itd., itd. Nie mamy się izolować. To nie oznacza przyjaźni z tym światem, bo o tym mówi Boże Słowo, że tak ma nie być. My nie chcemy i nie przyjaźnimy się z Bożym światem, ale chcemy być przyjaźni dla ludzi, których chcemy zaprosić do Bożego Królestwa. Amen? A więc zbawienie, pokój, przyjaźń. Kiedy te trzy rzeczy dotykają człowieka, to wtedy może przyjść ta czwarta. Uzdrowienie. Uzdrowienie. I kiedy myślę o Izraelu, to powiem wam, że oni naprawdę potrzebują Bożego uzdrowienia. Naprawdę potrzebują Bożego uzdrowienia. Wczoraj byliśmy w Auschwitz. Holokaust, chociaż tak naprawdę powinniśmy mówić Shoah. To osobny temat jest i nie na dzisiaj, ale to nie jest wymysł XX wieku. Więc Holokaust nie pojawił się w czasie II wojny światowej czy krótko przed. Kiedy popatrzymy na historię, na wieki historii Żydów i tak zwanych chrześcijan, bo tak naprawdę to nie wiem, jak mam nazywać. Ciało tych ludzi, którzy prześladowali również Żydów, którzy twierdzili, że oni są winni śmierci Boga, którzy kazali im nosić specjalne ubrania, czapki, później gwiazdę Dawida. To już miało miejsce dawno, dawno wcześniej. Pierwsze getta powstały we Włoszech na przykład. A więc potrzebują też uzdrowienia. Bo ten sam krzyż, który jest za mną, pusty krzyż, bo Jezus umarł i zmartwychwstał i siedzi po prawicy Bożej. Ten krzyż, który dla nas jest zbawieniem, uzdrowieniem, przebaczeniem, pojednaniem, wszelkiego rodzaju błogosławieństwem dla nich takim czymś nie jest. Bo kiedy na przykład w średniowieczu rycerz wbijał miecz w ziemię w kształcie krzyża, na plecach też miał krzyż i modlił się o błogosławieństwo tej rzezi, która zaraz miała mieć miejsce, no to z czym może kojarzyć się krzyż? Więc modlimy się o Boże uzdrowienie, modlimy się, podsumowując, o zbawienie, o pokój, o przyjaźń oraz o uzdrowienie, bo tego wszystkiego oni potrzebują. Jak można dołączyć do naszej służby, jeśli ktoś chciałby dołączyć, a serdecznie do tego zapraszam. Przede wszystkim modlimy się regularnie o Izrael. Mamy miesięczne modlitwy, każdy miesiąc to jest dedykowana modlitwa. Na przykład teraz maj to jest miesiąc modlitwy o właściwe postawy chrześcijan wobec Żydów. No właśnie, to jest osobny znów temat, właściwe postawy. Bożych dzieci, nie nominalnego chrześcijaństwa, nie tych, którzy uważają się za chrześcijan, czy nazywają siebie, czy myślą o sobie, że są, ale Bożych dzieci naprawdę, właściwe postawy. I modlimy się o to, bracia i siostry. Organizujemy też różne spotkania, wycieczki po żydowskim Krakowie. Zapraszam. Odwiedzamy zbory, jeździmy, organizujemy. Jutro, dokładnie za tydzień, w niedzielę, będzie też, myślę, doskonałe nabożeństwo, doskonała społeczność. Będziemy wszyscy świętować. Szewłot, prawda? Dzień Zielonych Świąt, dokładnie za tydzień. Pamiętam, kiedy nawróciłem się, zacząłem czytać Biblię, studiowałem, musiałem to robić po kryjomu, w domu było piekło, mój ojciec był niewierzącym człowiekiem. Zgotował nam piekło przez wiele lat, mojej mamie i mi, później mojemu bratu, który się urodził. Chociaż on miał lżej, lepiej, bo mnie, kiedy moje świadectwo powiedziałem mojemu ojcu, to ojciec powiedział, że nie jestem jego synem. Za tydzień będzie Szewłot. I pamiętam, czytałem Dzieje Apostolskie i mówię, mamo, ale co to jest Dzień Zielonych Świąt? A mama mówi, no jak to co? No Duch Święty został zesłany. Ja mówię, aha, okej. No, czytam jeszcze raz, mówię, ale chwila, mamo, ale Dzień Zielonych Świąt nie jest dlatego, że Duch Święty został zesłany, tylko Duch Święty został zesłany w Dzień Zielonych Świąt. A mama mówi, aha. Dzisiaj już wiem. Czy nasz Bóg, w którego wierzymy, jest w nim jakiś nawet odrobinę przypadkowości? To jest pytanie retoryczne. To nie ma w nim, prawda? Wszystko to, o czym tutaj czytamy, jest prawdziwe. Żadnego przypadku tu nie ma, prawda? Amen? Żadnego przypadku. Ja tak wierzę. Tak dostałem tą Biblię od tego czasu, tak samo wierzę. Cały czas. Nie ma żadnego przypadku. I Bóg postanowił zesłać Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt, w Szewłot. Niektórzy mówią święto żydowskie, a ja mówię święto Pana. W Biblii nie czytamy o świętach żydowskich, tylko o świętach Pana. Tak przy okazji. Inny temat to jest. A więc za tydzień ja będę u siebie na miejscu. Będziemy mieli wspaniały czas. Izrael w tym czasie będzie świętował pierwsze plony oraz nadanie Tory, a my będziemy świętować Górną Izbę. Prawda? To, co prorok Joel, to, że oni zgromadzili się tam wtedy, sami Żydzi, około 120 osób, w tym Maria, matka Jezusa, to nie przypadek. Oni nieprzypadkowo tam się spotkali, nagle, wiecie, ktoś coś wymyślił, poszli. Oni na to czekali. To było zapowiadane już wieki wcześniej przez proroka Joela, pamiętacie? Jak Bóg tam powiedział, że w czasach ostatecznych co zrobi, ześle. I to się wydarzyło w Szewłot. Dzień Zielonych Świąt. A więc zachęcam was, bracia i siostry, do tego, abyśmy się modlili. I też w praktyczny sposób możemy pomagać dzisiaj Żydom i to robimy. Misja Szalom zachęca i zaprasza wszystkich chętnych do tego, aby w praktyczny sposób pomagać Żydom na Białorusi. Tam w Mińsku jest stołówka. 120, około 120 osób od poniedziałku do piątku otrzymuje tam codziennie posiłek. To są praktycznie wszyscy już ludzie w podeszłym wieku. Niektórzy z nich przeżyli Holokaust. Nawiasem mówiąc, w Izraelu żyje obecnie około 200 000 ludzi, którzy przeżyli Holokaust, ale co pół godziny statystycznie umiera jedna z nich. Przeszli piekło, a dzisiaj nie jest lepiej, kiedy popatrzymy na to, co kraje wokół Izraela, czego pragną, oczekują i co chcą zrobić z nim cały czas, zniszczyć go i zmieść z powierzchni ziemi. A więc zapraszam was do tego, jeśli ktoś chciałby pomagać w praktyczny sposób. Oprócz modlitwy, oprócz tego, że wiecie, ja w pracy przeszedłem też taką długą, ciężką drogę, bo u mnie w pracy dużo żartowało się, wiecie, te żarty na temat Żydów, tam też te wszystkie stereotypy o nich wychodzą na jaw. I to, chociaż to nie było łatwe, ale wiecie, za każdym razem stawałem żeby się temu przeciwstawić, to w końcu zaczęli sobie opowiadać kawały przez telefon tylko, że mnie nie słyszał, a teraz już nie opowiadają w ogóle. Ale można być obojętnym, można się pośmiać albo udawać, że się nie słyszy, ale myślę, że właściwa postawa jest taka, żeby zająć stanowisko. I właśnie to, do czego Misja Szalom zachęca też i zaprasza, teraz jeszcze wrócę do Białorusi, to jest to, abyśmy stawali po stronie Izraela i to w taki sposób, jaki Bóg tego oczekuje i w taki sposób, jak Biblia o tym mówi. Żebyśmy stawali i nie byli obojętni, bo spotykam wielu ludzi, spotykam wiele osób, rozmawiam. Niektórzy są bardziej pro, inni mniej i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, i niektórzy się mnie nawet pytają, co trzeba zrobić w zborze, żeby być bardziej takim prożydowskim, proizraelskim. Widzę menorę piękną. Przypomina mi oczywiście menora o świątyni. To było jedyne światło w przybytku najpierw na pustyni, potem w świątyni pierwszej i drugiej. Ale świątynia to jest osobny temat. Tałes, flagi, symbole Izraela. I pytają się mnie ludzie, no, co mamy zrobić, prawda? Jest wielu tak zwanych filosemitów, którzy kochają Izrael, chociaż nie zawsze do końca wiedzą, w jaki sposób ma się to odbywać i jak to ma wyglądać. Chociaż wielu Żydów nie lubi w ogóle filosemitów, nie traktuje ich poważnie. Ja słyszałem o takich osobach też, które były u nas na Kazimierzu i kiedy się i ktoś zapytał, dlaczego tu jesteście, dlaczego tacy jesteście proizraelscy. Oni powiedzieli, że kochamy Żydów. No, to ktoś machnął ręką, a filosemici. Więc jak widzicie, nie wystarczy być filosemitą. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim otworzyć Boże serce. Otworzyć swoje serce na Boga i szukać Boga. I my to właśnie robimy, my to czynimy. Z doświadczenia wiem, już 27 lat od mojego nawrócenia, że nie ma jednego klucza. Niektórzy szukają kluczy. Pytają się, jaki jest klucz. Na pewno pastor w różnych rozmowach ktoś się mógł zapytać albo jakoś sugerował, jaki byłby najlepszy klucz do przebudzenia w mieście, w kraju, w zborze. Jaki jest najlepszy klucz? Czy ktoś wie, jaki jest najlepszy klucz z was? Miłość na pewno, ale tak miłość. Ale tak naprawdę nie ma jednego klucza, żebyśmy mogli czerpać z Bożych błogosławieństw, ponieważ Bóg wieloma sposobami i w różny sposób chce i to robi i błogosławi nas. I każda służba w zborze dla mnie jest tak samo ważna. Każda służba w waszym zborze jest tak samo ważna, jak moja służba dla mnie. Ta, w której Bóg mnie prowadził, tak samo moje służby, nasze służby w naszym zborze lokalnym i gdziekolwiek jedziemy, więc nie ma jednego klucza, tak jak nie ma jednego klucza, kiedy samochód się zepsuje, nie ma jednego klucza do silnika, jak się silnik zepsuje, prawda? I Bóg błogosławi nas w różny sposób. I wierzę, że to jest jedna z możliwości, przez którą Bóg chce nam błogosławić, kiedy my stajemy za Izraelem i im błogosławimy. I wołamy i prosimy o Niego. I wołamy i nie przestajemy i prosimy, aby Bóg błogosławił. A więc, jeśli bracia i siostry, chciałbyś w praktyczny sposób się zaangażować też w służbę, a więc konkretnym osobom możesz pomóc. W swój materialny sposób, to jest ta stołówka na Białorusi. Wiecie, tam jest też głoszona Ewangelia co piątek, co szabat, są spotkania organizowane, czytają Boże Słowo tam. Z tymi ludźmi osoby, które prowadzą tą stołówkę, nasze wspaniałe siostry, które znamy, one już od 20 ponad lat to robią, na czele z siostrą Wiolą z Krakowa. Jest tak, że niektóre osoby tylko tam, w tym miejscu, na tej stołówce mogą napić się posłodzonej herbaty, bo w domu nie mają cukru. Tam jest o wiele gorzej niż na Ukrainie. Wiele pomocy jest i słusznie dawane na Ukrainę, ale powiem wam, że Ukraina naprawdę już jest dobrze zaopatrzona. A na Białorusi jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko, więc jeśli chcielibyście wesprzeć tą służbę, słyszymy też wspaniałe świadectwa nawrócenia. Wiecie, dzieje się coś chyba naprawdę dziwnego, bo Taka osoba tam nawróciła się, jedna z tych osób, które chodziły na tą stołówkę, która była zaopatrzona opieką, a także paczki żywnościowe są raz w miesiącu robione dla 75 najbardziej uboższych osób dla 2 miast wokół Mińska. W sumie pomoc dociera do 250 osób. To kiedy słyszymy o nawróceniu, to krótko po nawróceniu oni odchodzą, Bóg ich zabiera. To jest bardzo ciekawe. Tak jakby, a może rzeczywiście tak jest, żyją, a kiedy się nawracają, Pan ich od razu zabiera. I takich osób jest jeszcze sporo. Warto powalczyć o każdą duszę, amen. Warto powalczyć o każdą duszę w Ustroniu, tutaj na waszych wspaniałych terenach, u nas w Krakowie, u nas w kraju, w Europie, na świecie. Warto powalczyć, dlatego że Jezus umarł za każdą osobę, a Bóg pragnie, aby każdy człowiek był zbawiony. A więc, bracia i siostro, ja przywiozłem z sobą broszurki. Są podstawowe informacje, później na koniec nabożeństwa, gdzieś je zostawię, jeśli ktoś chciałby. Jest strona internetowa, jest kontakt. Wszystkie informacje o nas, bieżące rzeczy, co się dzieją z kalendarza żydowskiego i nie tylko w naszym kościele, możecie znaleźć na stronie internetowej misjaszalom.pl, pisane po polsku. I wszystkie dane tam, jeśli ktoś chciałby, więc przyłączyć się do modlitwy, czy przyjechać do nas, czy nas zaprosić. Chętnie przyjedziemy. I trzecia rzecz, którą chciałbym przeczytać, to o czym mówiliście przed chwilą i zakończę krótko Bożym Słowem. Mam nadzieję, że mi się uda krótko. Albo jeszcze jedna rzecz, przepraszam, jeszcze jedną rzecz. Kilka powodów, tych powodów jest wiele. Ja tylko o nich wspomnę dzisiaj, jeśli Bóg da kiedyś, żeby więcej o nich powiedzieć, dlaczego chcemy błogosławić i błogosławimy Izrael. O nich tylko teraz wspomnę. 7 powodów. Po pierwsze, będziemy błogosławieni, kiedy będziemy błogosławić Izrael, prawda? O tym mówi Boże Słowo. Po drugie, Biblia mówi o tym, żeby modlić się o Jerozolimę i wiele jest miejsc, jest wiele psalmów, wiele jest w Bożym Słowie odniesień do tego, aby modlić się, błogosławić, modlić się o Jerozolimę. Jerozolima, która jest osobnym tematem, jest szczególne miejsce, szczególne miasto. Wyjątkowe miasto. Bóg je upatrzył sobie. To jest dla Niego wyjątkowa rzecz. Nawet nowe miasto, złote, tak samo się będzie nazywać. Nowe Jeruzalem. A gdzie Pan Jezus powróci? Gdzie Jego nogi staną? Na Górze Oliwnej. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś inna Góra Oliwna, ale wątpię niż ta, na której ja też kiedyś stałem. Naprzeciwko wzgórza Moria Świątynnego. Dzisiaj nie ma tam już niestety świątyni, ale pod spodem Getsemane, ogród, Złota Brama naprzeciwko, inaczej Brama Piękna z Dziejów Apostolskich. Jedyna brama, która prowadziła do świątyni. Bóg nakazuje modlić się o Jerozolimę, o Izrael. Po trzecie, bardzo ważna rzecz. Znaczy, oczywiście one tu w kolejności występują jakby przypadkowej. Ja tutaj w tej chwili nie stopniuję. Każda z tych rzeczy jest, uważam, tak samo ważna. Po trzecie, Bóg kocha Izrael. Jeremiasza 31, 2, 3. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Jaka to jest miłość wieczna? Taka, która się skończy czy nie skończy? Nigdy się nie skończy. Więc po trzecie, bo Bóg kocha Izrael. Po czwarte, o tym już brat pastor na początku przeczytał, między innymi, że nie Żydzi, tak zwani poganie, zostali ubłogosławieni wskutek ich upadku, wskutek tego, że im na chwilę Bóg zakrył oczy, zaślepił, ale tylko na małą chwilę, aż inni nie Żydzi zostaną zbawieni, dopełni się liczba, a potem Bóg otworzy ich oczy i to dopiero będzie coś. I to dopiero będzie coś. A więc zostaliśmy obdarowani. Pamiętam wiele miejsc i Dziejów Apostolskich i w listach, kiedy nawet apostołowie dziwili się, no jak to, Duch Święty został zesłany na pogan, na nieżydów? Oni otrzymali? Ale Boży plan zawierał i zawiera nie tylko zbawienie Izraela, ale także wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi na całym świecie. Po piąte, Kościół jest szczepiony w Izrael i kontynuuje Boże dzieło. Po szóste, Bóg jeszcze nie skończył z Izraelem. Pan Jezus powiedział, pamiętacie, krótko przed swoim aresztowaniem i później śmiercią, nie ujrzycie mnie, dopóki nie powiecie, nie będziecie krzyczeć Baruch haba Beshem Adonai, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Nie ujrzycie mnie, dopóki nie zaczniecie wołać. Kiedy będą wołać? Kiedy podejmą najważniejszą decyzję w swoim życiu. Wtedy mogą wołać, dołączyć do Kościoła i dołączyć do nas. Przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu. I po trzecie właśnie, i po siódme, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest związane z zbawieniem Izraela. I też są do tego dwa inne miejsca. Chciałem się podzielić jednym z ulubionych, uwielbianych przeze mnie fragmentów Jana 14. Ewangelia Jana, rozdział 14. Na pewno go znacie dobrze. Na pewno go czytaliście. Na pewno studiowaliście. Ale wracam do niego, bo on jest dla mnie bardzo ważny. On mówi takie wspaniałe rzeczy, takie cudowne. Ewangelia Jana, rozdział 14 od początku. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Alleluja. Czy nie jest wspaniały werset, bracia i siostry? O czym mówi ten fragment? O czym mówi ten fragment? O czym mówił Pan Jezus do swoich uczniów? O czym mówił? I drugi fragment, objawienie Jana, rozdział 19, 7-9. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. I dano jej oblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Halleluja. I Pan Jezus Chrystus mówi w tym fragmencie, powołując się na historię swojego narodu, na historię Izraela, na historię Żydów, na tradycję, która wtedy obowiązywała za jego czasów. I w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, Pan Jezus mówi o tym, o przymierzu małżeńskim. Nawiązuje do wesela, które było organizowane w jego czasach. I bardzo lubię ten fragment i bardzo uwielbiam tą historię. Dlatego, że wszyscy my potrzebujemy codziennie, na nowo i więcej tego, o czym powiem na samym końcu. W naszym życiu. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby dwie osoby, mam na myśli kobieta i mężczyzna, zawarły związek małżeński? Pierwszy. Jak myślicie? Tylko musicie mi pomagać, bo czas leci. I wszystko na ten temat. Po pierwsze, miłość. Pokochali siebie nawzajem, kochają się w sobie. I to dlatego, że się pokochali, chcą być razem ze sobą. Chcą od tej chwili resztę życia spędzić ze sobą. A więc miłość. Bez miłości nie mówimy o normalnym małżeństwie, rodzinie, społeczności, relacji, prawda? Między kobietą i mężczyzną. A więc po pierwsze miłość. Po pierwsze i najważniejsze, miłość. A z czym wam kojarzy się związek małżeński? Już później. Głośniej. Wierność. Szczęście, radość. Nie słyszę amen. Bliskość, bycie razem, rodzina, odpowiedzialność, partnerstwo. Ci, którzy są przed jeszcze, znaczy nie chciałbym zniechęcać tych, którzy są przed zawarciem związku małżeńskiego jeszcze. Wręcz przeciwnie, zachęcam was. Dobrze. Kiedy jest miłość, kiedy już są jakieś plany, to trzeba zorganizować wesele, prawda? Żeby zorganizować wesele, najlepiej mieć fajnych rodziców, na których można liczyć. Ja miałem takich, zwłaszcza teściów, którzy pomogą zorganizować wesele, pomogą zaprosić gości. I na tym weselu najważniejsze będą dwie osoby. Oblubieniec i oblubienica, prawda? A więc tak wygląda wesele. Tak wyglądało wesele nasze. Mam na myśli tych, którzy weszli w związek małżeński. Tak wyglądało moje wesele. Miało to miejsce 21 lat temu, kiedy żeniłem się. Był to wspaniały czas, był to początek czegoś nowego. I Pan Jezus, mówiąc te słowa, które przed chwilą czytaliśmy z Ewangelii Jana, rozdziału 14, nawiązuje, tak jak powiedziałem, do zwyczajów związanych z małżeństwem za czasów Chrystusa. I to były niezwykłe zwyczaje, ponieważ małżeństwo, zawarcie związku małżeńskiego było podzielone na kilka etapów. I pierwszym tym etapem, jednym z najważniejszych, to było narzeczeństwo, to były zaręczyny. I te zaręczyny wiązały się z ustanowieniem przymierza małżeńskiego. I odbywało się to w ten sposób, że po tym, jak już się zakochali, jak już pragnęli być razem, pan młody, byli przecież cały czas jeszcze osobno, pan młody zostawiał dom swojego ojca i wyruszał w drogę do domu swojej oblubienicy, pani młodej. I tam rozmawiał z przyszłym teściem, rozmawiał z ojcem oblubienicy, bo musiał ustalić cenę, za jaką ją wykupi. Zawarcie przymierza małżeńskiego było uwarunkowane zapłaceniem pewnej ceny. I kiedy już ustalili, kiedy ojciec pani młodej z panem młodym ustalili cenę i wtedy, kiedy pan młody zapłacił cenę, wtedy to było równoznaczne z zawarciem przymierza małżeńskiego. I to oznaczało, że oblubienica i oblubieniec są małżeństwem, ale jeszcze nie byli ze sobą i jeszcze nie mieszkali ze sobą. Byli już dla siebie małżeństwem, uważano się ich za męża i żonę od tego czasu, ale następował czas separacji, który trwał rok, 12 miesięcy. Pan młody wracał do domu swojego ojca, pani młoda zostawała w domu swoim. I był to czas separacji i był to czas przygotowań do wesela. To był czas, kiedy oblubienica była poświęcona i oddzielona wyłącznie dla swojego oblubieńca. Ona już zgodnie z prawem była żoną, miała męża. A symbolem zawarcia przymierza małżeńskiego było wspólne wypicie kielicha wina przez oblubienicę i oblubieńca. I podczas, kiedy oni spożywali wino z kielicha, była odmawiana modlitwa nad nimi. I potem się rozstawali na 12 miesięcy. I następowało przygotowanie do wesela. Tak powiedziałem, pan młody opuszczał dom oblubienicy i wracał do swojego ojca. I tam przygotowywał się do tego, żeby byli razem. Byli odseparowani przez 12 miesięcy, oblubieniec i oblubienica. Ten czas dawał oblubieńcowi moment do tego, żeby przygotować miejsce, bo będą w przyszłości tam mieszkać razem w domu swojego ojca. A pani młoda w tym czasie przygotowywała się też do małżeństwa, jakąś wyprawkę szykowała. No i przede wszystkim musiała pamiętać o jednym, że ona już ma męża. Że ktokolwiek by nie przyszedł pod jej okno, to on już nie może być pod uwagę w ogóle. Już nikt inny, choćby przyszedł, choćby prosił, choćby chciał przebić tą cenę, która już została zapłacona przez oblubieńca, przez jej męża. Choćby chciał ją podwoić, potroić. Nie było już żadnej możliwości, dlatego że Ona była przeznaczona swojemu mężowi, a jej mąż był przeznaczony jej. I tak przez okres separacji byli osobno. I było zazwyczaj tak w czasach Chrystusa, że oblubieniec przychodził w nocy. Oblubienica wiedziała mniej więcej, w jakim czasie powinien przyjść, ale nigdy nie znała dokładnej godziny i daty. A oblubieniec przychodził w nocy, brał swoich mężów, brał swoją świtę i oni wychodzili. I żeby oblubienica nie przespała tego momentu, albo żeby ją nie zaskoczyć totalnie, to oni już z daleka, cała ta świta z daleka, okrzyki już krzyczeli, już wołali, już hałasowali po to, żeby oblubienica, wiecie, która oczekiwała przez ten cały czas, ale nie znała dokładnie godziny i kalendarza, zrozumiała, że to jest teraz i wyszła na spotkanie swojemu oblubieńcowi. Kiedy on przychodził w nocy, ona ze swoimi druchnami wychodziła i tak cały orszak, te dwie rodziny w jednym orszaku kierowały się w stronę domu ojca pana młodego, oblubieńca. Szli tam. I tam następowały też cudowne, ciekawe rzeczy. Dlatego, że zaraz po przybyciu młodzi, oblubieniec, oblubienica zostawiali gości weselnych, zostawiali tych, z którymi przyszli i szli do izby zaślubin. Szli do izby zaślubin i cały czas oblubienica przez ten okres, kiedy wyszła z domu swojego i teraz, kiedy przyszła i cały czas jej twarz jest zakryta, nikt jej nie mógł zobaczyć. Jest welonem jej twarz zakryta i ona tak swoim oblubienica z zasłoniętą twarzą, z oblubieńcem wchodzą do izby i tam po raz pierwszy następuje ich połączenie jako męży i żona, po czym mąż, oblubieniec wychodzi do gości, zostawiając oblubienicę w środku i mówi, że małżeństwo zostało dokonane, potwierdzone, i teraz mogą świętować. I świętują przez 7 dni. Przez 7 dni weselą się i cieszą się i bawią się w związku z tym, że oblubieniec i oblubienica stali się małżeństwem, są już razem. I w Ewangelii Jana 3,29 pamiętacie słowa Jana Chrzciciela? On powiedział tak: kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubienica. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. I w 7. dniu oblubienica wychodzi z izby już z odsłoniętą twarzą, żeby każdy mógł ją zobaczyć. I dołącza w tym ostatnim dniu weselnym do wszystkich ludzi i tak się wszyscy weselą. I Pan Jezus powiedział: niechaj się nie trwoży serce wasze, w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział: idę przygotować wam miejsca. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Halleluja. A więc Pan Jezus nawiązuje do tego zwyczaju. Kiedy popatrzymy jeszcze tylko przez chwilę na analogię, co Pan Jezus tak naprawdę mówił, to odkryjemy albo przypomnimy sobie niesamowite rzeczy. Tak samo jak oblubieniec zostawiał dom ojca i szedł do domu oblubienicy, żeby ją wykupić, żeby zawrzeć z nią przymierze, tak samo 2000 lat temu Pan Jezus przyszedł na tą ziemię jako Boży Syn. On, oblubieniec, przyszedł tu na tą ziemię, aby zawrzeć związek małżeński z swoją oblubienicą. I w Efezjan 5, 22-23 czytamy, że Kościół, zgromadzenie tych powołanych, świętych, tych, którzy do Niego należą, to jest Boża oblubienica, to jest oblubienica Chrystusa, której On jest głową. A więc my jesteśmy, Kościół, Boże dzieci. Kimkolwiek byliśmy wcześniej, jesteśmy Bożymi dziećmi i staliśmy się Bożą oblubienicą. I Pan Jezus przyszedł na tą ziemię 2000 lat temu, aby zaprosić do tego związku wszystkich, którzy zechcą być Jego oblubienicą. Amen. zaprosić wszystkich ludzi bez wyjątku. I Pan Jezus przyszedł. I tak jak żydowski oblubieniec musiał zapłacić cenę, tak samo musiała być zapłacona cena tego, abym ja, abyśmy wszyscy mogli stać się oblubienicą Jezusa Chrystusa. Musiała być zapłacona cena. I cena została ustalona. Ta cena była ustalona już bardzo dawno. Zapłatą za grzech jest śmierć. I o tym mówił Bóg w zakonie, i o tym Bóg mówił cały czas. I nie było innej opcji. To nie było wyrażenie zapłatą za śmierć jest grzech, gwiazdka. A potem wiecie, gwiazdka, no ewentualnie, no może, no a coś tam, jakaś opcja. Ale za wyjątkiem nie, żadnych gwiazdek. Za grzech była tylko jedna kara, śmierć. Dlatego Pan Jezus musiał zapłacić i zapłacił najwyższą cenę. Za życie, za odkupienie ciebie i mnie, każdego człowieka na tej ziemi, Izraela i nie Izraela. To jest Jego śmierć na krzyżu, na Golgocie, gdzie przelał swoją świętą krew. To jest cena, którą zapłacił oblubieniec, żeby pojąć oblubienicę jako swoją żonę, po to, aby mogli być razem. Ale tak jak słusznie stwierdziliście już na początku, przecież wszystko zaczęło się od miłości, prawda? Po pierwsze, to Bóg najpierw nas, czytamy o tym, to przecież Bóg najpierw nas umiłował, prawda? Żaden człowiek najpierw nie kochał Boga, to Bóg pierwszy nas umiłował. I to umiłował nas tak, Jan 3,16, że posłał oblubieńca, że posłał swojego Syna na śmierć za ciebie i za mnie, aby każdy człowiek mógł być zbawiony. I Pan Jezus zapłacił najwyższą cenę. To, co my nazywamy wieczerzą, ostatnią wieczerzą, komunią, to, co czynimy na Jego pamiątkę, to wtedy przecież za czasów Chrystusa to nie było nic innego jak kolejna Pascha. Raz do roku największe, najważniejsze święto żydowskie, Pana. Pascha. Pan Jezus po raz kolejny spotkał się z uczniami. I to Bóg tak zrobił, uczynił, zaplanował. Pascha była przez tydzień, raz w roku. Że Pan Jezus w czasie Paschy spotyka się ze swoimi uczniami i ma miejsce rzecz bez precedensu w historii ludzkości. Mianowicie wypełnia się proroctwo zapisane w księdze Jeremiasza 31 i niżej. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. To dokonało się, bracia i siostro, 2000 lat temu, tam, w Górnej Izbie. Podczas Wieczerzy Paschalnej, kiedy Pan Jezus mówił o swojej śmierci. Kiedy popatrzymy na to, co działo się wtedy, podczas tej uczty paschalnej, jakie oni mieli problemy, kto z nich jest najważniejszy, czy my... Pan Jezus umył im też nogi, o zdradzie mówił. No tam wydarzyło się wiele rzeczy, na ten temat można też mówić bardzo dużo, ale przede wszystkim Pan Jezus powiedział im, że po raz ostatni z nimi już spożywa, bo następnym już razem będzie spożywał w Królestwie, taką wieczerzę w Królestwie Bożym. Ja wierzę, że rozpocznie się to od uczty weselnej, kiedy razem z Panem, porwani na oboki, będziemy mogli z Nim być przy stole, On sam będzie nam usługiwał, więc oblubieniec zapłacił cenę. Kiedy oblubieniec zapłacił cenę, wrócił do domu swojego ojca. Krzyż ani śmierć nie mogła go zatrzymać, zmartwychwstał. I oglądali go i został uniesiony. Zniknął z ich oczu. Siedzi po prawicy Ojca. I tak jak czytaliśmy, poszedł przygotować nam miejsce. Halleluja. Czy w domu Bożym zabraknie miejsc, mieszkań? Nie. Dla każdego będzie przygotowane. Powiem więcej, już niebawem trzeba będzie zamieszkać. Czy jesteśmy gotowi? Bracie i siostro, czy jesteś gotowa? Czy jesteś gotowy? Czy jestem gotowy? Zastanawiam się. I żyję w ten sposób, aby mieć pewność, czy jestem gotowy. Bo w pewnym momencie, tak jak oblubieniec krzykami, hałasem oznajmiał swoje przybycie do oblubienicy, żydowski oblubieniec, tak Pan Jezus w towarzystwie aniołów trąb anielskich przyjdzie po swoją oblubienicę. Amen. Przyjdzie i nikt inaczej. Wszyscy to zauważą. Wszyscy, będzie to odnotowane we wszystkich serwisach, jeśli jeszcze będą działać, na świecie. Wszyscy będą świadomi tego, co się wydarzyło. Tego, że wydarzyło się coś spektakularnego, wielkiego, co jeszcze w życiu wcześniej nigdy w historii się nie wydarzyło. I Pan Jezus powróci. Czy jesteśmy gotowi, bracia i siostry? I na koniec o tej separacji. My żyjemy teraz w separacji. Zostaliśmy zaproszeni do małżeństwa, do związku z oblubieńcem, jako oblubienica. Mamy oblubieńca. Ale żyjemy w tym okresie separacji. Już trochę trwa. Niektórym może się już dłużyć. No ale co z tym oblubieńcem? On jeszcze nie przychodzi. No wczoraj byłem super przygotowany i przedwczoraj. No dzisiaj znów muszę się super przygotowywać. A nuż, no ale no właśnie, no i co robić? Nie? I tak oblubienica może tą suknię swoją przymierzać, wiecie, i tak może się zapomnieć, tu coś w kuchni zrobić, tam do pieca dorzucić. I no i jak później taka suknia biała, weselna może wyglądać? Możemy się ubrudzić, co? Grzechami, niecierpliwością Pan nie przychodzi. Jak to jest? No mam Go, kocham Go, czekam na Niego, ale Jego jeszcze nie ma. Co się dzieje? I w Bożym Słowie czytamy wiele na ten temat. Mateusza 24:12. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, to są czasy ostateczne. Przeto miłość wielu oziębnie, prawda? Nauczycielu, młody człowiek kiedyś przyszedł do Pana Jezusa, który na przykazanie jest najważniejsze, się zapytał. Pan Jezus odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, bo to jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. A w drugim liście do Efezjan, co jest napisane? Jest drugi list do Efezjan, objawienie Jana, rozdział 2. A do zboru w Efezie, do anioła zboru w Efezie, co napisz? Wiele rzeczy, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. A więc sprawa jest, bym powiedział, super poważna, nawet bym powiedział więcej, śmiertelnie poważna. Dlatego, że walka toczy się, a walkę toczymy codziennie o swoje życie, o naszą duszę. Amen. Walczymy codziennie, walka toczy się. Pan Jezus przychodzi. I cały wspaniały poemat, Oda do miłości, 1 Koryntian, rozdział 13. Ale na końcu są najważniejsze 3 rzeczy. Apostoł Paweł mówi na koniec, ale najważniejsze są 3. Jakie? Wiara, nadzieja i miłość. A z tych 3 najważniejsza jest miłość. I koniec, bracia i siostry, na koniec wam powiem, to są moje życzenia dla was, dla wszystkich moich braci i sióstr na całym świecie. To są życzenia moje dla mnie. Abyśmy czekali na oblubieńca i abyśmy codziennie byli gotowi, byli w stanie, przygotowani zawołać, tak jak czytamy w objawieniu Jana, rozdział 22, od 16 do 20 wersetu. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda poranna, jasna poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Jeszcze jeden werset zaraz z pieśni nad pieśniami na koniec. Ale chcę jeszcze tylko wrócić z jednym zdaniem do tego, że to przesłanie, ten fragment z Ewangelii Jana, rozdział 14, pierwszy, drugi, trzeci werset. Wierzę, że on jest też aktualny, że ma przełożenie dzisiaj, współcześnie na nas, tu żyjących. I to w podwójny sposób. Po pierwsze, ten fragment mówi o tym, że jeśli ktoś jeszcze ani razu, jeśli ktoś jeszcze w życiu swoim nie stał się oblubienicą, a więc nie oddał swojego życia Bogu, to Bóg zaprasza każdego człowieka, aby zawarł z nim przymierze. Aby zawarł z nim przymierze. I żeby wyznał to w słowach, jak grzesznik biorę sobie Ciebie, Jezusa, za Zbawiciela, obiecuję i związuję się z Tobą przymierzem wobec Boga i zgromadzonych świadków, że będę Twoją kochającą i wierną oblubienicą w zdrowiu i w chorobie, w obfitości i niedostatku, w radości i smutku teraz i na wieki. Amen. A więc ktoś, kto jeszcze nie powierzył swojego życia, nie oddał Bogu, to jest to dobry czas, dzisiejszy poranek, ten dzień, ta chwila, aby to zrobić, ponieważ oblubieniec przychodzi i zaprosi na wesele tylko swoją oblubienicę. Ale jest to także przesłanie, bracia i siostry, dla tych wszystkich z nas, którzy zawarli już przymierze z Panem, są w okresie separacji, oczekiwaniu, ale ten czas nam się jakoś bardzo dłuży i możemy popełniać różne gafy, różne nieporozumienia mogą się wydarzyć. Przez tą niecierpliwość, przez to, że czasem może nawet nam się wydawać, że Pan zwleka. Coś z tym oblubieńcem jest chyba nie tak. Nie wiem, czy droga się zawaliła, no, nie ma jak przybyć, coś się wydarzyło. I tak możemy zapominać, wiecie, i wtedy może coś się złego dziać z naszą miłością. I tak powiedzieliście już na początku tego nabożeństwa, miłość. Najważniejsza w relacji z Panem to jest miłość. Bo jeśli coś dzieje się z miłością w relacji między żoną i mężem, to wtedy wszystko inne złe może przyjść i się wydarzyć, prawda? Jeśli zaczyna brakować miłości, tej rzeczy najważniejszej, to która ta miłość, 1 Koryntian 13 rozdział, która przezwycięży, przejdzie wszystko, potrafi przejść wszystko ta miłość. Jeśli jej zacznie brakować, będzie uszczuplana, no to wtedy oblubienica zaczyna się rozglądać za innymi. I może zacząć brudzić się światem, rzeczami, o których Boże Słowo mówi nam, abyśmy nie brudzili się, jeszcze więcej, abyśmy nic z tym nie mieli wspólnego. Dlatego życzę wam i życzę sobie, bracia i siostry, aby nigdy wasza, moja miłość do naszego oblubieńca, miłość oblubienicy do oblubieńca, żeby nigdy nie ustała, nie zgasła, nie oziębła, nie została zszargana sprawami tego świata i żeby każdy z nas mógł zawołać, tak jak córki jerozolimskie zawołały w pieśni nad pieśniami 5:8. Zaklinam was, córki jerozolimskie, jeśli umiłowanego mojego znajdziecie, cóż mu oznajmicie? Że chora jestem z miłości. Amen. Chciałbym zakończyć modlitwą, jeśli mogę. Zapraszam, bracia i siostry, abyśmy się pomodlili, wspólnie podziękowali Panu. Panie Jezu, dziękuję Ci, że 27 lat temu tu w tym zborze, na tym miejscu mogłem podjąć najważniejszą decyzję w moim życiu i oddałem swoje życie Tobie. Dziękuję Ci, że dzisiaj mogę stać na tym miejscu i ogłaszać, przypominać, oznajmiać, jaki Ty jesteś wspaniały i cudowny. Dziękuję Ci za zbór tutaj, ten wspaniały zbór, za moje wspaniałe siostry i moich wspaniałych braci, za to miasto, za ten region, za ten kraj, w którym dałeś nam żyć. Panie, Ty pragniesz, aby wszyscy byli zbawieni, Ty pragniesz, aby Ewangelia Twoja, światło Ewangelia by dotarło do wszelkich zakamarków, wszędzie. Panie, dziękuję Ci, że jesteś oblubieńcem. Panie, że przyszedłeś zawrzeć z nami przymierze i zawarłeś. Panie, modlę się o każdego brata, każdą siostrę na tym miejscu, w moim zborze, o nas wszystkich. Panie, abyśmy trwali w miłości Twojej, abyśmy miłowali Ciebie ponad życie, abyśmy miłowali Ciebie ponad naszych najbliższych, abyśmy miłowali Ciebie ponad to, co nas otacza, abyśmy miłowali Ciebie ponad ten świat, ponad rzeczy tego świata. Panie, abyśmy pielęgnowali tą miłość, abyśmy karmili tą miłością. Panie, a dzieje się to wtedy, kiedy przychodzimy do Ciebie, kiedy mamy z Tobą społeczność i relacje, kiedy rozmawiamy z Tobą, kiedy spoglądamy w duchowy sposób w Twoją twarz, kiedy przychodzimy przed Twój tron. Panie, kiedy szukamy sposobu, sposobności do tego, aby być przy Tobie, być z Tobą, a Ty pragniesz, abyśmy ciągle byli, Panie. Wtedy przychodzi, Panie, wtedy pielęgnujemy to uczucie, tą miłość. Kiedy pamiętamy, co Ty dla nas uczyniłeś, Panie, bo nie było innej drogi. Ty byłeś arcykapłanem najwyższym ze wszystkich, ale nie wszedłeś do świątyni zbudowanej rękoma ludzkimi, ale wszedłeś do świątyni duchowej i nie przyniosłeś ze sobą żadnego zwierzęcia, bo Ty sam, arcykapłan największy ze wszystkich, stałeś się ofiarą za nas wszystkich. Ty wszedłeś do świątyni duchowej ze swoją własną krwią. Dziękuję Ci za to, Panie. Panie, pamiętam o tym, pielęgnuję to, nie zapominam. Co Ty uczyniłeś, Panie, gdzie bym dzisiaj był? Nie wiem, gdzie bym dzisiaj był, gdyby nie ten dzień wtedy, tutaj. Gdzie poznałem wspaniałych ludzi, a przede wszystkim Ciebie. Gdzie ochrzciłeś mnie Duchem Świętym, gdzie dałeś mi sposobność do tego, żeby dawać odpór diabłu i to mogę czynić cały czas, codziennie i dzisiaj. Bo Twoje imię jest potężne i wielkie, Panie. W Twoim imieniu jest zbawienie i nie ma innego imienia pod niebem, przez które ludzie mogli być zbawieni. Na Twoje imię zegnie się wszelkie kolano. Tylko Tobie należy się wszelka chwała i cześć na niebie, na ziemi i pod ziemią. Dlatego składam Ci hołd, Panie, w tym miejscu, w tym zborze, z moimi braćmi i siostrami, wywyższając Twoje święte imię. Dziękując Ci za to, kim jesteś, co uczyniłeś w moim, w naszym życiu. I jeszcze co chcesz uczynić, Panie, bo chcesz zbawić jeszcze tak wiele osób. Panie, ja dziękuję Ci za Dzień Zielonych Świąt, który będziemy przypominać sobie za tydzień, za te pierwsze żniwa. Panie, ja wierzę, że kłosy w Ustroniu już tam też dojrzałe, Panie, że przychodzi żniwo, że przychodzi znów okres pierwszych żniw, żyto, że tutaj moi bracia i siostry będą duchowe żyto cieli, Panie. Będą zbierali, że tu masz osób, jeszcze masz wiele osób do uratowania, do zbawienia, Panie. To nie są wszyscy tutaj, którzy są dzisiaj na tym miejscu, z tego miasta, których uratowałeś i chcesz uratować. Jest o wiele więcej osób, Panie. Modlę się o tę ewangelizację, o wszystkie służby, Panie. Aby Twoja Ewangelia była głoszona, Panie, niech Duch Święty wstępuje tutaj, Panie, niech przyjdzie Twoje ożywienie, posilenie, wzmocnienie i, Panie, niech żniwa przychodzą, Panie. Niech będzie coraz więcej robotników, Panie. Każdy z nas był Twoim robotnikiem, Ojcze. Dziękuję Ci za ten szczególny czas, za Twoje Słowo Święte, Panie. Za to, że tak naprawdę tak wielce nas ubłogosławiłeś i tak wielce nam dałeś, Panie. I dajesz nam każdego dnia. Dziękuję Ci, że ani raz w moim życiu mnie nie zawiodłeś i wiem, że mnie nie zawiedziesz. Ja Cię zawodziłem, Panie. Ja Cię zawodziłem, moja szata bywała brudna. Oglądałem się za innymi oblubieńcami czasem, ale Ty nigdy się nie odwróciłeś, Panie. Ty nigdy nie złamałeś przymierza małżeńskiego. Dziękuję Ci za to, Panie, że zawsze możemy na Ciebie liczyć. Gotujemy się na Twoje przyjście. Przyjdź, Panie Jezu. I modlę się, abyśmy byli wszyscy chorzy z miłości do Ciebie, Panie. Abyśmy byli wszyscy chorzy z miłości do Ciebie. Tak samo jak Ty jesteś chory z miłości dla nas. Zawsze byłeś i zawsze będziesz. Dziękuję Ci za to, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.